Janina Ochojska jest moim pierwszym gościem. Jest online, bo tak jak powiedziałam, jest za granicą w tej chwili. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście chciałabym z Panią porozmawiać o sytuacji na naszej wschodniej granicy. Na pewno Pani obserwowała i wczoraj wieczorem, może w nocy i dzisiaj nad ranem, jak rozwija się sytuacja. Oczywiście nie mamy jeszcze jakichś specjalnych informacji dotyczących tego, czy w nocy coś się wydarzyło, ale proszę powiedzieć, Pani pierwsza reakcja na te zdjęcia, które wczoraj zostały pokazane, zdjęcia lotnicze pokazujące tłum ludzi koczujących na granicy. Pierwsza myśl. W relacjach mediów rządowych brakuje informacji o tym, że to są ludzie. To są ludzie, którzy cierpią, to są ludzie, którzy nie dla zabawy przybyli na tę granicę. I obojętnie, czy ich Łukaszenka wypycha, czy oni przyjechali sami, to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. I polski rząd ma narzędzia do tego, żeby wpuścić tych ludzi. Co to jest 2000 ludzi, tak, dla Polski? I rozpocząć procedurę, która pozwoli ocenić, które z tych osób mogą otrzymać międzynarodową ochronę, a które z tych osób należy deportować. I to jest najprostsze rozwiązanie, które pozwoli uniknąć ogromnego cierpienia. Ja muszę powiedzieć, że przeczytałam też oświadczenie pani von der Leyen. Jestem bardzo nim zawiedziona, ponieważ ona zwraca uwagę tylko na akcję Łukaszenki, no i popiera polski rząd tutaj w działaniach. Zapomina kompletnie o ludziach. Tak? I to jest coś, co mnie bardzo oburza, ponieważ ta narracja o uchodźcach, którą prowadzą rządowe media, które głównie docierają do ludzi, którzy, zwłaszcza do tych, którzy żyją w strefie, to ta narracja budzi obawy i lęk przed uchodźcami, którzy naprawdę, wie pani, te scenki takiej agresji, kiedy próbowali zniszczyć ogrodzenie, podobno ktoś rzucił kamieniem w samochód, jednym kamieniem. Można sobie wyobrazić, jakie tam są emocje, tak? Ludzie, którzy nagle natykają na tą barierę. Poza tym należy też wspomnieć o mieszkańcach tej strefy. Przeczytałam relację jednej z mieszkanek, która mówi o tym, że Białowieża jest po prostu zastawiona wojskowymi samochodami. W hotelach mieszka wojsko, na stadionie 100 namiotów, w których mieszka wojsko. Jest o wiele więcej wojska niż mieszkańców. I to również utrudnia życie mieszkańcom. Robi się taką ogromną akcję przeciwko bezbronnym ludziom. I oczywiście ja rozumiem kryzys, rozumiem, że nie możemy przyjąć wszystkich, no ale dlaczego nie stosujemy procedur, a stosujemy tortury wobec tych ludzi, bo tak to należy nazwać. Ale jest pani, od jakiegoś czasu jest pani również politykiem. Nie wydaje się pani, że rządzącym ten konflikt, który w tej chwili eskaluje, jest na rękę? W zeszłym tygodniu czytaliśmy dosłownie co po protestach kobiet, że spadło im kilka oczek w dół, mówię tu o poparciu, a za każdym razem, jak pojawia się kolejne zagrożenie, to im rośnie, więc może po prostu, tak jak i Łukaszenka wykorzystuje tych ludzi, tak i nasz rząd próbuje sytuację wykorzystać. No ma pani całkowitą rację. Dla rządu wzniecanie takich działań jest na rękę, ponieważ to, wie pani, to nawet budzi moją grozę, a ja widziałam niemało wojska, broni w krajach, gdzie toczyły się konflikty. Ale to rzeczywiście budzi grozę. I nie dziwię się, że w ludziach narastają obawy, a o to chodzi, tak? Bo mają takie poczucie, proszę, rząd nas broni, tak? Rząd broni granicy. No, nikt nie zagraża naszej granicy, jedynie osoby,
które chcą międzynarodowej ochrony, próbują złożyć takie wnioski, czyli próbują dostać się do Polski. Na przykład nie rozumiem i chciałabym usłyszeć wyjaśnienie, dlaczego, skoro uchodźcy pojawili się na przejściu granicznym, czyli tam, gdzie mogliby legalnie przejść, to przejście zamknięto i nie pozwolono przejść tym ludziom. No to już jest wbrew prawu. I o tym oczywiście media rządowe nie wspominają, ponieważ budzenie tej grozy, obaw w ludziach powoduje, że im rosną słupki i oni po to to robią. Nie zdziwiłabym się, gdyby okazało się, że rząd tutaj współpracuje z Łukaszenką, żeby właśnie ta akcja narastała i żeby zyskać większe poparcie dla bronienia granicy świętej ziemi polskiej, jak powiedział kiedyś premier. W dzisiejszej prasie możemy przeczytać o tym, że Białoruś podwoiła ilość lotów w najbliższym czasie i do marca tych samolotów ma być naprawdę dużo. Każdy samolot to kilkaset osób. No więc właśnie, dlaczego rząd nie robi nic, żeby na drodze dyplomatycznej ograniczyć te wyloty? Dlaczego nie prosi o zamknięcie konsulatów, tak, gdzie ludzie składają wnioski, bo przecież ludzie przyjeżdżają z wizami białoruskimi. I jakoś Łotwa potrafiła sobie poradzić z tymi akcjami. Od razu rozpoczęła akcję dyplomatyczną. Nasz rząd tego nie robi. Teraz zaczęły się jakieś rozmowy w ostatnim momencie, ale to wymaga no jednak dyplomatycznych wysiłków, czyli czasu, tak? No bo dyplomaci mają czas. Więc ja widzę w tym celowe działania, tak? albo zaprzestanie działań, bo rząd miał 2-3 miesiące na to, żeby próbować właśnie drogami dyplomatycznymi ograniczyć te przeloty, czyli ograniczyć ilość wydawanych wiz w tych krajach, skąd przyjeżdżają uchodźcy. I to jest sposób na ograniczenie, a nie teraz. Czy tam gdzieś, bo może pani, może pani wie więcej, czy w jakikolwiek sposób próbowano dotrzeć do uchodźców, zanim wyruszą w tę podróż do Polski? No, wie pani, do uchodźców trudno jest dotrzeć, bo trzeba by było znać ich adresy w tych krajach, gdzie oni są, tak, i skąd przylatują. No ale wiadomo, że samoloty lecą z Damaszku, z Bejrutu, z Dubaju. No, wiadomo, skąd one lecą. Wiadomo, skąd one lecą, no ale co, miałby przedstawiciel rządu wejść do samolotu i powiedzieć, szanowni państwo, nie lećcie, albo zatrzymać samolot? Droga do ograniczenia tego wiedzie poprzez dyplomację, poprzez kontakty z rządami krajów, skąd przyjeżdżają, przylatują uchodźcy i z prośbą o zamknięcie konsulatów albo o ograniczenie wydawania wiz. I takie negocjacje na przykład przez Łotwę były prowadzone. A polski rząd dopiero teraz zaczął się ruszać. Proszę zobaczyć, z jakim ogromnym opóźnieniem. Dlaczego? Właśnie po to, żeby wywołać aż taki konflikt na granicy, który usprawiedliwi stan wojenny i bronienie granicy. Bronienie granicy. Ja jestem za uszczelnieniem granicy i oczywiście bronimy również granicy Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że mamy torturować ludzi. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o dokumencie, który można zobaczyć na YouTubie, Wiza donikąd. Tam dziennikarze prześledzili trasę uchodźców i nagrali rozmowę z ludźmi, którzy prowadzą biura podróży. Biura podróży, które sprzedają wizę donikąd, czyli na Białoruś. To nie jest tak, że ktoś musiałby wejść do samolotu i powiedzieć, nie lećcie. Tam są formalne biura podróży, które sprzedają te wyjazdy. No tak, tylko że biura podróży też muszą korzystać z wiz, tak, które dostają od konsulatu czy od ambasady.
białoruskiej i w ten sposób umożliwiają ludziom wyjazd. I przedstawiciele polskiego rządu nie mają możliwości zamknięcia biur, ale mają możliwość prowadzenia negocjacji. I widzi pani, ja jestem ciekawa, czy ktokolwiek z rządu obejrzał ten film, żeby zobaczyć właśnie, jak to wygląda. Nic jakoś nie wskazuje na to, ponieważ cały czas rząd no, nie prowadzi tych negocjacji i nie próbuje ograniczyć ilość osób docierających na granicę. Widziała pani wczoraj wystąpienie pani marszałek Witek? Nie, raczej oglądanie pani marszałek nie należy do przyjemności, ale czytałam jej wypowiedź i no, też w ogóle nie zwróciła uwagi na to, że tam są ludzie, którzy cierpią, ludzie, którzy z jakiegoś powodu tam przyszli. Przecież nie dla przyjemności, oni nie są na wycieczce. I jest bolesne to, że w ogóle tego aspektu się nie uwzględnia. Proszę powiedzieć, bo ma pani duże doświadczenie w takiej bezpośredniej pracy z uchodźcą, w dostarczaniu pomocy. Jak według prawa humanitarnie rozwiązać tę sytuację i jak, widząc kroki naszego rządu, według pani ta sytuacja może być rozwiązana? Jaka będzie różnica pomiędzy wersją A i wersją B? Ja uważam, że przede wszystkim powinno wpuścić się do strefy organizacje humanitarne, przede wszystkim medyków oraz media, po to, żebyśmy mogli wiedzieć naprawdę, co tam się dzieje. Ponieważ media rządowe podają pewne informacje, ale nie do końca można im wierzyć. To jest jedna rzecz. Druga, otworzyć tę granicę, pozwolić ludziom wejść. Swego czasu pani Angela Merkel, którą podziwiam, wpuściła do swojego kraju prawie 1 000 000 uchodźców w kilka dni, tak? Więc wpuszczenie 2000 czy nawet 5000 to nie jest coś, co przekracza nasze możliwości i rozpocząć jak najszybciej prowadzenie procedur, czyli rozmów wyjaśniających, które pozwolą zdecydować, czy osoba ma otrzymać ochronę międzynarodową i czekać będzie w obozie dla uchodźców, w ośrodku dla uchodźców na określenie swojego statusu, czy takie osoby będą deportowane, które nie powinny jej otrzymać. Za tę deportację będzie płaciła Unia Europejska, więc Polska nic nie straci. Jak byłam w ośrodku w Kętrzynie, ośrodku zamkniętym, to kierownik tego ośrodka powiedział: pani Janino, pieniądze w ogóle nie są problemem, Unia daje na uchodźców. No to ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego rząd w taki sposób ogranicza możliwość wejścia tych ludzi do Polski. Przecież i to wskazuje na to, że dla rządu, dla PiS-u jest to sytuacja, na której mogą skorzystać, a ludzie są tutaj tylko takim pionkiem w grze. I to jest okrutne. I ja bym chciała, żeby Polacy zobaczyli, co ten rząd robi z ludźmi. Być może, że przyjdzie taki czas, że będą i z nami robić rzeczy, które kiedyś przeżywaliśmy za czasów komuny. Wczoraj pojawiły się apele o utworzenie takiego korytarza humanitarnego właśnie pod kątem pomocy. Tylko w tej chwili mamy 3-4 tysiące osób na granicy, a patrząc na ilość samolotów, które za chwilę będą lądowały na Białorusi, bo kilka lotnisk już jest międzynarodowych, wcześniej było tylko jedno, czyli Łukaszenka planuje przyjąć tych samolotów jak najwięcej przypuszczalnie w jak najkrótszym czasie, to ta ilość ludzi będzie się tylko zwiększać. Tu musi nastąpić jakieś rozwiązanie, bo wszyscy wiemy, jaki mamy klimat. No właśnie, postawmy sobie pytanie, oczywiście, postawmy sobie pytanie, dlaczego rząd w tym kierunku nic nie robi, żeby te loty ograniczyć, tak? I powinien rząd rozpocząć jak najprędzej.
dlaczego prezydent nie skorzystał z obecności rządu, przedstawicieli rządu tureckiego, żeby już zaczynać takie negocjacje. Tak? Po prostu ja widzę, że ta machina, ona służy tylko temu, żeby nas przestraszyć, tak? Żebyśmy nie chcieli przyjąć tych ludzi. Wie pani, ja mówię o tym też głośno. Polska stać według mnie na przyjęcie około 50 tysięcy ludzi, czyli jedna rodzina w każdej parafii. Czy to naprawdę jest tak dużo? Papież Franciszek o to prosił, w ogóle nikt z hierarchów na ten apel nie odpowiedział, a przecież to by było możliwe. Więc wie pani, jak ja słyszę liczby, no może 5 tysięcy, może więcej, a poza tym, wie pani, jest jeszcze jedna kwestia. Polska nie ma, nie prowadzi w ogóle polityki migracyjnej. Przecież moglibyśmy wprowadzić kwoty określone, móc przyjąć tylko tyle i tyle ludzi każdego roku. Są kraje, które w taki sposób to robią. Mhm. W tym tygodniu rozmowa o murze jakby ucichła, ale... Cześć. W tym tygodniu rozmowa o murze jakby ucichła, natomiast za chwilę na pewno będziemy rozmawiać o tym, że on musi powstać jak najszybciej. Czy według pani mur jest najlepszym rozwiązaniem obecnej sytuacji? Nie, mur nie jest dobrym rozwiązaniem z różnych powodów. Po pierwsze, mur nie stanowi żadnego ograniczenia. Ludzie, którzy chcą dostać się do bezpiecznego kraju, ludzie, którzy chcą uratować życie swoich dzieci, zrobią wszystko, żeby taki mur przekroczyć. Także to nie jest rozwiązanie. Granicy można strzec w zupełnie inny sposób. Dzisiaj przy tych technikach pozwalających obserwować i mieć sygnał od razu, kiedy ktoś próbuje przekroczyć granicę, daje możliwości kontroli nad granicą bez stawiania muru. Poza tym proszę sobie wyobrazić, jak w puszczy, tak? Taki mur będzie szkodził przyrodzie, zwierzętom, dla których granicy nie ma. Wczoraj pan poseł Cimoszewicz mówił o, ponieważ mieszka tam w tym rejonie, o tym, jak to wpłynie na żubry, z których tak Polska jest dumna. Więc mur jest absolutnie niedobrym rozwiązaniem, ponieważ nie daje gwarancji. Gwarancję daje strzeżenie tej granicy w sposób nowoczesny i Polska takie środki posiada, tylko wmawia nam, że lepszy jest mur, no bo to widać, prawda? I wtedy ludzie mogą być dumni, tak, Polska, polski rząd strzeże, broni naszej granicy. Naszej granicy nie trzeba bronić, bo nikt nie kwestionuje tej granicy. A że przez tę granicę chcą przejść ludzie, którzy poszukują ochrony międzynarodowej, to są ludzie z krajów, gdzie toczą się konflikty. Wczoraj, przed moment wspomniała pani o tej ludności, która tam mieszka, bo to też jest pewnego rodzaju dyskomfort, to co się dzieje. Wczoraj czytaliśmy o tym, że rodzice w pośpiechu zabierają dzieci ze szkół, bo po prostu zobaczyli, co się dzieje na granicy, te kilka kilometrów od domu, i się boją o bezpieczeństwo. Sama pani wspominała, że tam jest więcej wojska niż mieszkańców na chwilę obecną. Co z tym można zrobić? Co rząd powinien tutaj zrobić dla poczucia bezpieczeństwa, bo to nasze podstawowe prawo do funkcjonowania? No, ja uważam, że dla poczucia bezpieczeństwa rząd powinien ograniczyć ilość wojska w tej strefie, a zwłaszcza ilość osób, które noszą broń. Tam, gdzie jest broń, może coś się wydarzyć, tak? Ludzie się tego obawiają. Poza tym trudno jest się poruszać i wie pani, no, dziecko idące same ze szkoły do domu może być potraktowane jako dziecko uchodźcze. No. A takie osoby są wyłapywane, więc naprawdę nie trudno o jakąś tragedię. Ja doskonale rozumiem mieszkańców strefy, że mają takie obawy.
i słusznie. Wie pani, bezpieczeństwo nie polega na tym, że mnoży się ilość wojska, broni, tylko na jak najmniejszej liczbie wojska i broni. No to co powinien rząd zrobić? Ja myślę, że za kilka miesięcy my możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy mieszkańcy tej strefy po przeżyciu ogromnego stresu, traumy wojennej właściwie, będą potrzebowali pomocy psychologicznej. I ciekawe, czy rząd wtedy zdecyduje się taką pomoc sfinansować przez NFZ, ponieważ to, co rząd teraz robi, to narastanie tego stresu jest czymś, co jest oczywiste, tak? Osoby, które znają się na tym, na takich sytuacjach, które przeżyły takie sytuacje, głośno o tym mówią. I ja też wiem, co to znaczy. Naprawdę wyobrażam sobie, jak ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia z wojną, żyli w kraju, w którym jest pokój od dziesiątek lat, nagle spotykają się z taką sytuacją wojenną. To jest bardzo, bardzo dla nich trudne. I tutaj jakby ja nie widzę, żeby rząd w ogóle brał pod uwagę taką sytuację. W ogóle nie biorą pod uwagę życia tych mieszkańców. Dziękuję bardzo serdecznie. Janina Ochojska, europosłanka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Do zobaczenia.